Maria Cieślanka, przyjaciółka dusz Jezusowych. Ojciec Franciszek Świątek. Urodziła się 25 maja 1855 roku w Ciemiechowie w powiecie tarnowskim. Rodzice jej, Michał Cieśla i Tekla z Wąsików, byli ludźmi zacnymi i pobożnymi. To też postarali się, by na drugi dzień po przyjściu na świat otrzymała łaskę Chrztu Świętego. W drugim roku życia Maria straciła matkę. Jej ojciec ożenił się wkrótce powtórnie. Biedna sierotka, nie mając co robić przy macosze, poszła do swojej cioci, która z miłością iście macierzyńską przygarnęła maleństwo do siebie. Ciotka uczyła ją czytać, pisać, a przede wszystkim znać i całym sercem kochać Boga. Biedowały obie, bo ciotka ubogą była. Do 15 roku życia pozostała przy zacnej ciotce. Następnie rok służyła u pana Kulinowskiego w Gromniku. Gdy jej siostra cioteczna Wiktoria wyszła za mąż za Stanisława Gadka, osiadła przy niej i jej rodzinie. Spędziła niemal całe swoje życie w Faściszowej, wiosce należącej do parafii Zakliczyńskiej. Bóg od najmłodszych lat darzył tę wybraną duszę nadzwyczajnymi łaskami. Kiedy jeszcze jako maleńka dziewczynka pasała bydełko, jej duszyczka ulatywała myślą i sercem do Boga, zatapiając się w modlitwie, gdy ujrzała orszak pogrzebowy lub gdy ją doleciał smutny i poważny głos dzwonu bijącego zmarłemu ostatnie pożegnanie. Ona pogrążała się w krainie wieczności. Biegła myślą za umarłym, gdzie on jest, co się z nim dzieje. Pragnęła śpieszyć mu z pomocą, modląc się gorąco za jego duszę. Kiedy nieco podrosła, pragnęła pomóc ciotce obarczonej liczną rodziną. Chodziła na zarobek, a zapracowany grosz dzieliła na trzy części. Pierwsza szła na jej własne utrzymanie, druga oddawała ciotce, a trzecią na msze święte za dusze w czyśćcu cierpiące. Tak to Bóg przygotowywał od wczesnej młodości te dusze na apostołkę modlitwy za dusze w ogniu czyśćcowym zostające. Z wielkich łask, jakie Bóg na Marię Cieślankę zlewał, zrobiła dobry użytek. Wszyscy ci, co osobiście stykali się z nią za życia, a za którymi miałem sposobność rozmawiać, oddają wielkie pochwały jej cnocie i pobożności. Była to przede wszystkim dusza anielskiej niewinności oraz dziwnej pokory. Do 25 roku żyła, jak się zwierzyła siostrze Franciszkańce, swojej przyjaciółce. Pozostawała w zupełnej niewiadomości o rzeczach mogących obrazić świętą cnotę czystości. W swojej obecności nie pozwalała nikomu prowadzić rozmów lekkomyślnych, obrażających dobre obyczaje. Niewinność poświęciła Bogu, żyjąc do śmierci w panieństwie. Całe jej życie było ciche, ukryte w Bogu, potulna, dobra, nikomu przykrości nie wyrządzała. Usposobienia żywego, gdy się uniosła, umiała zaraz opanować swe poruszenia. Toteż jej szwagier, obarczony 10 dzieci, mógł zeznać, że ani jemu, ani żadnemu dziecku
nigdy żadnej krzywdy ani nawet złego słowa nie powiedziała. A później ileż to upokorzeń, obumów, podejrzeń. Złego obchodzenia się musiała wycierpieć z powodu swoich objawień o duszach czystowych. Wielu ogłosiło ją za uwodzicielkę, oszustkę, kłamczynię i tak dalej. Wszystkie te upokorzenia nie tylko cierpliwie, ale z pogodnym humorem znosiła, ofiarując je Bogu za grzeszników, a szczególnie za dusze w czystcu cierpiące. Niewinność i pokora to dwie cnoty, które schylają do nas serce Boże. Otwierają nam skarbiec łask Pana. Dusza pokorna i niewinna. Oderwana od grzechu. Uciech. Świata i miłości własnej. Nie idzie, ale leci po drodze doskonałości chrześcijańskiej. Maria Cieślanka była osobą gruntownej i nadzwyczajnej pobożności. Fałszywą pobożnością, tak zwaną dewocją, brzydziła się całą duszą. Pobożność pojmowała jako sumienne wypełnienie swoich obowiązków z czystej miłości ku Bogu, oddając się Jemu bez podziału, bez zastrzeżenia. Praca i modlitwa stanowiły jej życie. Choć była drobna, niesilnego zdrowia, nikomu się w pracy prześcignąć nie dała. Nigdy też nie opuściła pracy pilnej lub obowiązków pod pozorem modlitwy lub kościoła. Natomiast gdy nie było pilnej pracy, spieszyła do kościoła o 4 km oddalonego na mszę świętą. Spowiadała się co tydzień. Ile możności łączyła się z Panem Jezusem codziennie w Komunii Świętej. Jej umartwienie było naprawdę wielkie. W braniu pokarmów bardzo wstrzemięźliwa. Nawet za dziecko nie zjadła. Świadczy jeden z domowników. Posty kościelne zachowywała może nazbyt surowo, jeśli się uwzględni ciężką pracę na roli. Nosiła włosiennice, czuwania i modlitwy u stóp Najświętszego Sakramentu przeciągała często do późna w noc. Nic też dziwnego, że takim umartwieniem poskromiła zupełnie swe ciało i jego popędy, jak się zwierzyła swojej przyjaciółce, franciszkance. Nie wiedziała, co to jest zniecierpliwić się albo gniewać na kogo. Odznaczała się dziecięcym nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny i do Najświętszego Sakramentu. W izbie, w której się modliła i sypiała, nad łóżkiem wisiało dużo obrazów Pana Jezusa, Matki Najświętszej, które gustownie zdobiła w sztuczne lub świeże kwiaty. W młodszych latach, gdy jej siły dopisywały, chętnie odprawiała dalekie pielgrzymki, szczególnie do Kalwarii Zebrzydowskiej i do Tuchowa, by uczcić Najświętszą Maryję Pannę. W domu, choć nie była gospodynią, życiem religijnym kierowała sama. Modlitwy odbywały się zawsze wspólnie, a ona im przewodniczyła. Ze słuchania Słowa Bożego, czytania książek duchownych, a szczególnie z kontemplacji, którym to darem cieszyła się przez wiele lat, nabyła wielkiego światła w rzeczach duchownych. Chętnie też radziły się jej w sprawach duszy osoby wykształcone i z prostego ludu. Jej kuzynka tak zaś się wyraziła. Ciotka, gdy jej się w czym poradzę, odpowiada zupełnie tak jak ksiądz.
umysł miała niepospolity, jasny, przenikliwy. Usposobienie ludzi przychodzących do niej poradę odgadywała w lot. W słowach ostrożna zwierzyła się tylko osobom wypróbowanej cnoty, które potrafiły zjednać sobie jej zaufanie. Cicha i pokorna służebnica Boża stała się głośną z powodu swych objawień o duszach czystcowych. Do Kościoła Świętego należy jedynie wydać sąd o tych ekstazach zmarłej świętej pamięci Marii Cieślanki. Tutaj dla całości obrazu jej życia podamy kilka szczegółów z jej objawień o duszach czystcowych. Jak już wspomnieliśmy, Maria Cieślanka miała szczególne nabożeństwo do dusz czystcowych. To nabożeństwo rosło z każdym rokiem. Trudno na razie ustalić rok, w którym zaczęła miewać swoje objawienia. W każdym razie od 40 roku jej życia powtarzały się one regularnie, co tydzień. Nieraz dwa razy na tydzień. Oto początek tych objawień. W 25 roku życia, według innych 40. W maju, podczas wspólnego nabożeństwa do Matki Najświętszej, jakie wspólnie z rodziną odprawiała, stanął przed nią jej anioł stróż w postaci ślicznego młodzieńca i rzekł do niej: chodź za mną, zaprowadzę cię do czyśćca. Na słowo i widok anioła nie wiedziałam, co ze mną się dzieje. Popadałam w dziwny stan, straciłam panowanie nad sobą. Obecni natychmiast to zauważyli. Marysia stała się sztywną, martwą. Zaczęli ją cucić, myśląc, że zemdlała lub umiera. Stan ten trwał długie godziny. Gdy ujrzałam anioła i usłyszałam jego słowa, odpowiadała później: w jednej chwili ujrzałam czyściec. Anioł mi pokazywał różne miejsca, dusze, męki, jakie cierpiały, oraz przyczynę tychże mąk. Pierwsza dusza, jaką ujrzałam, była dusza mojej matki. Tknęła współczuciem i zgrozą z powodu jej cierpień, rzekłam: Aniele Boży, za co moja matka tak bardzo cierpi? Za grzechy przekleństwa, odpowiedział anioł. Kiedy przyszła do siebie, czuła się bardzo osłabiona grozą strasznych cierpień i mąk dusz czystcowych. Z drugiej strony dręczyły ją niepokoje. Czy nie stała się igraszką łudy szatańskiej? Ten stan niepokoju i udręczenia trwał dość długo. Widzenia z jednej strony rozbudzały w niej bojaźń grzechu oraz gorące pragnienie ratowania dusz czystcowych modlitwą, ofiarami na mszę świętą, postem i pokutą. Z drugiej strony napawały ją obawy, że diabeł tak ją dręczy, nie mogąc znieść dłużej tych wewnętrznych udręczeń, udała się do Tuchowa, prosząc Matkę Najświętszą o światło i pomoc. Następnie otworzyła swe serce na spowiedź świętą u ojca Jędka Redemptoryście, sławnemu misjonarzowi i wytrawnemu spowiednikowi. Ten, wysłuchawszy jej spowiedzi i zbadawszy gruntownie szczegóły objawień oraz jej ducha, zupełnie ją uspokoił. Zapewnił, że nie jest to sprawa szatańska, ale Boża. Ma oddać się zupełnie i całkowicie Bogu, a z objawień powinna korzystać, aby siebie i innych zachęcać do bojaźni grzechu oraz do nabożeństwa za dusze w czystcu cierpiące. Objawienia zachwyty zaczynały nabierać coraz to większego rozgłosu w okolicy. A kiedy pewnego roku była na Kalwarii Zebrzydowskiej i tam miała owe nadzwyczajne stany,
Wieść o nich rozeszła się prawie w całej zachodniej Małopolsce. Odtąd w Wigilię Świąt Matki Boskiej i w soboty schodziły się do Faściszowej, gdzie mieszkała tłumy ludzi z okolicy i hen aż do Krakowa, spod Wiśla, z gór od Sącza i od Pilzna. Jednych ciągnęła prosta ciekawość, innych złośliwość lub zawiść, ogólnie miłość ku swoim drogim zmarłym. Aby się dowiedzieć od Marysi o losie ich w drugim życiu. Gdzie są? Jakie męki cierpią? A szczególnie co mają zrobić, aby im pomóc? Przebieg zwyczajnej jej wizji czy zachwyceń był następujący. Wieczorem po pracy klękała przy małym stoliku do modlitwy. Po kwadransie traciła przytomność. Sztywniała. Wówczas kładzono ją na łóżku. Trwało to od pół godziny do dwóch godzin. Kto miał dobry słuch, nadstawiwszy ucha, mógł usłyszeć rozmowę, jaką prowadziła z aniołem. Gdy ją anioł oprowadzał po miejscach najstraszniejszych, mokrzy sobie. Na jej twarzy malowała się zgroza i najwyższy przestrach. Drżała na całym ciele i nieraz broniła się. Wypraszała od tego widoku, a otaczający słyszeli: nie pójdę tam, nie chcę widzieć tego. Gdy zaś anioł oprowadzał ją po miejscach, gdzie dusze mało albo nic nie cierpiały, twarz jej pospolita nabierała dziwnego uroku. Była pogodnie uśmiechnięta, niewysłowionie szczęśliwa. Tymczasem ludzie tłumnie wypełniali izbę. Tłoczyli się przy oknach, stali na podwórzu i obejściu, czekając nowin o swoich najdroższych zaświatów. Przyszedłszy do siebie, zachęcała obecnych do nabożeństwa za duszę Chrystusową. Opowiadała na pytania, gdzie znajdują się ich dusze, jakie męki cierpią i jakie modlitwy lub pokuty trzeba za ich wybawienie odprawiać. Niekiedy same dusze czystcowe przychodziły do niej, prosząc ją o modlitwy. O zjawieniu się dusz mówiła: to straszna rzecz widzieć ducha człowiek, który nie ma łaski od Boga. Do tego zanadto by się przeraził. Owszem, nie zniósłby widoku tych dusz. Widzeniem anioła stróża często się cieszyła. Ile razy przychodziła do rozmównicy, pisze matka franciszkanka, a ja ją zapytywałam o jaką duszę. Ona najpierw się głęboko upokarzała przede mną, że jest niegodna żadnej łaski od Pana Boga. A ja, słuchając jej słów, byłam wzruszona i czułam mimo woli jakąś niewytłumaczoną część dla tej przez Boga wybranej duszy. Byłam raz świadkiem, gdy z Marysią rozmawiałam w rozmównicy o duszach. Jej zachwytu. Nagle przybrała majestatyczną postawę. Głowę jednym prędkim zwrotem obróciła. Oczy utkwiła w jeden punkt. Oblicze nagle przybrało dziwny, nadziemski wyraz. Uczyniło to na mnie wielkie wrażenie. Pewien przestrach zmieszany z radością napełnił mą duszę. Po chwili, gdy zachwyt ustał, zapytała mnie: co za przyczyna tej nagłej zmiany? Czy co widziała? Ujrzałam mojego kochanego anioła stróża, odrzekła. Zachwyty i objawienia Marii Cieślanki narobiły wiele hałasu. Musiały się więc nimi zająć władze. Władze świeckie wysłały policję, by zbadały zajścia. Żandarm, chcąc się przekonać, czy zachwyty nie są oszukaństwem,
wbijał jej szpilki za paznokcie lub ekstatyczka zupełnie na to nie reagowała. Natomiast po przebudzeniu czuła dotkliwy ból w poranionych palcach. Zawezwano ją również przed sąd, ale rozmowa sędziów z cieślanką tak na nich podziałała, że władze świeckie dały jej zupełny spokój. Badała również objawienia i zachwyty Marii komisja duchowna, na czele której stanął świętej pamięci ksiądz kanonik Maciejowski, dziekan Tuchowski, ale nic w tej sprawie nie wykryła zdrożonego lub choćby nagany godnego. Na ogół duchowieństwo zachowywało wielką rezerwę. Niektórzy księża, obawiając się nadużyć, byli zdecydowanymi przeciwnikami tych objawień. Otwarcie je ganili, wiernym zakazując udawać się do Marii o radę w sprawie swoich zmarłych. Ksiądz proboszcz Ligaszewski, jej spowiednik, polecił jej zachować objawienia w tajemnicy i z nikim o nich nie mówić. Posłuchała. Również kuria biskupia zakazała jej udzielania rad i wskazówek wiernym w sprawie duszczycowej. Zastosowała się chętnie i ściśle do zakazu swego arcypasterza. Raz była na kazaniu, w którym kaznodzieja ostro gromił łatwą wierność ludu. Czemu tam do niej chodzicie? To oszustka! Kłamczyni! Wysłuchawszy spokojnie nauki, wróciła do klasztoru sióstr franciszkanek, którym się zwierzyła z wrażeniem, jakie na kazaniu odczuła. Co też ten kochany ksiądz dzisiaj na mnie na kazaniu nie mówił? Że ja oszustka, uwodzicielka, kłamczyni. Nie słuchajcie jej, nie chodźcie do niej. Ależ dobrze, dobrze. Będę miała przynajmniej spokój. W pewnym czasie ksiądz biskup cofnął swój zakaz, dając zupełną swobodę Marii Cieślance co do jej objawień. Mówiąc, nic w tym złego nie ma. Korzystała więc z tego pozwolenia, zachęcając dalej wiernych do nabożeństwa za dusze w czyściu cierpiące, udzielając objawień co do ich losu oraz jakiej pomocy potrzebują od swoich przyjaciół i krewnych. Na 2 lata przed śmiercią przeniosła się do Zakliczyna i zamieszkała w małym domku niedaleko klasztoru sióstr franciszkanek, by móc codziennie wsłuchać mszy świętej i komunikować. Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych od wszelkich więzów grzechowych, a przy pomocy łaski Twojej niechaj unikną strasznego wyroku zatracenia. Niech zażywają szczęścia wiecznej światłości. Traktus mszy Requiem. W jednym objawieniu powiedział do niej anioł, że przed śmiercią będzie musiała wiele cierpieć. I rzeczywiście, ostatni rok jej życia był rokiem prawdziwego męczeństwa. Rak zaczął toczyć jej piersi. Na domiar złego, kilka miesięcy przed zgonem złamała nogę. Człowiek, który ją składał, tak nieudolnie zabrał się do rzeczy, że bóle całą nogę pokrzywiły. Stopa sięgała drugiego kolana, a górna część kości udowej zachodziła za żebra. Gdy zaś rak wżarł się w jej ciało i zaczął toczyć mięśnie i nerwy koło serca, bóle miała straszliwe, ustawiczne. Znosiła swoje męki z heroiczną cierpliwością i poddaniem się woli Bożej, ofiarując je za dusze wszyscy cierpiące i modląc się za nie ustawicznie. Do boleści ciała dołączyły się straszne męki duszy. Szatan zaczął ją dręczyć niepokojem, widokiem strasznych mąk czyśćcowych, jakie ją czekają. W tych hiobowych cierpieniach duszy i ciała, mimo całej rezygnacji i poddania się woli Bożej,
wydobywały się nieraz westchnienia z jej zbolałych piersi. Pocieszał Pan Jezus swoją sługę. Spowiednik, sióstr franciszkanek, codziennie zanosił jej komunię świętą na kilka dni przed śmiercią. Powiedział jej anioł stróż, że umrze w świętą niebo wstąpienia i tak się też stało. Zjednoczona z Bogiem, spokojnie i świątobliwie umarła w sam dzień w niebo wstąpienia Pana Jezusa w 1923 roku. Ciało jej ubrano w białe szaty, głowę w białą zasłonę. Na ramiona włożono szkaplerz tercajski. Trumnę wysłano kwiatami i kaliną. Pogrzeb miała wspaniały, bo tłumy ludu zbiegły się z bliskich i dalekich okolic na jej pogrzeb. Młodzieńcy zanieśli trumnę na swoich barkach na wieczny spoczynek. Jej życie, postać i opowiadania robiły, ogólnie mówiąc, wielkie i dodatnie wrażenie na tych, co się z nią stykali. Gdy opowiadała o cierpieniach, ogniu, długości mąk czyśćcowych, słuchający drżeli ze zgrozy i wzruszenia, przejmując się bojaźnią grzechu oraz pragnieniem ratowania dusz zmarłych. Gdy zaś opowiadała o wspaniałości lub rozkoszach raju, rajem nazywała miejsce, gdzie dusze nie cierpią, ale jeszcze Boga nie oglądają. Karcer honoratus. Zapalali się obecni pragnieni śmierci i rozkoszy nieba. Gdy się tak słyszy, opowiadała siostra Delfina franciszkanka, która ją w ostatniej chorobie pielęgnowała. Co Marysia mówi o przyszłym życiu, to chciałoby się zaraz umrzeć, aby to widzieć i cieszyć się z Panem Jezusem w niebie. I tak tym była przejęta, dodaje jej siostra zakonna, że najmilsza siostra nasza, krzyżem leżąc, prosiła Pana Jezusa, żeby ją zabrał do siebie. Co się też stało? Pewnego wieczoru, opowiada siostra Delfina, gdy Marii łóżko przyścielała, mówię jej: Marysiu, kiedy mówisz, że w raju tak pięknie, to poproś Pana Jezusa, żeby umarła prędko i poszła do nieba. A Marysia na to: wnet po mnie siostra umrze. W miesiąc po śmierci siostranki zachorowała ciężko siostra Delfina i przeniosła się do lepszego życia w wieczności. A o świętej pamięci Marii Cieślance jej proboszcz i spowiednik ksiądz Ligaszewski tak się wyraża: była to dusza pobożna prawdziwie i bogobojna i dla dusz czyśćcowych wielce oddana. Wzrostu była średniego, twarz jakby nieco spalona. Zapytana, co widzi i jak dusze wyglądają, odpowiadała, że dusze te jakby w ogniu cielesnym zostawały, czyli ciało było ogniste, że bardzo one cierpią. U nas odszczególniło ją to, iż kiedy świętej pamięci Zdzisław Mikułowski, dawniejszy dziedzic Siemiechowa, w dzień świętego Marcina, chory, pojechał do Krakowa i umarł w drodze. Ona najpierw to powiedziała, iż go ksiądz jezuita czy inny w drodze spowiadał. O tym nikt nie wiedział. Dopiero po śmierci te okoliczności się odsłoniły. Zażywała ogólnie wielkiego szacunku, chociaż niektórzy w te objawienie nie wierzyli. Ten szacunek i cześć dla świętej pamięci Marii Cieślanki nie zmniejszyły się po śmierci. Żyje wśród ludu, wielu żywi ku niej szczególną jakąś miłość i przywiązanie. Opowiadano mi o jej kuzynce, w której domu przeżyła Marysia kilkadziesiąt lat,
że z żalu i tęsknoty za nią po śmierci zachorowała i w 3 miesiące przeniosła się do wieczności. I nic dziwnego, że żyje wśród ludu niezatarta pamięć o tej wielkiej przyjaciółce dusz zmarłych. Przecież to nasi najdrożsi. Związani z nami więzłem krwi, przyjaźni, wiary, to nasi bracia w Chrystusie, a kiedyś towarzysze chwały i szczęścia w niebie. A Maria Cieślanka ratowaniu ich poświęciła całe życie. Módlmy się więc gorąco za przykładem świętej pamięci Marii Cieślanki, za dusze w czyściu cierpiące, ofiarujemy za nie wszystkie zasługi naszych cierpień, pokut, modlitw, pamiętając na słowo Pana, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Módlmy się często, a gorąco z Kościołem Świętym. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Artykuł jest fragmentem książki ojca Franciszka Świątka Świętość Kościoła w Polsce w okresie rozbiorowym. Kielce 1930 rok.